Przynajmniej w ostatnich kilku latach polityk niemiecki tej rangi nie miał okazji w Poznaniu gościć. Dziś do Poznania przyjechała wiceminister spraw zagranicznych Niemiec Anna Lührmann. Była gościem i uczestnikiem konferencji w Instytucie Zachodnim z okazji 50-lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Od początku swojego istnienia, a jest to ponad 75 lat, Instytut nie unikał trudnych tematów, ale szukał możliwości debaty wokół odmiennych punktów widzenia. Niemiecki polityk należy do Zielonych. Szymon Szynkowski-Welsenk kilkukrotnie podkreślił, że ta partia w wielu tematach ma podobne spojrzenie do Zjednoczonej Prawicy. Są jednak i pewne różnice. Wybacz, na wstępie powiem to, Anno, jeśli dzisiaj rzeczywiście padnie nieco gorzkich słów z mojej strony. Polityk z Poznania podkreślił, że w partnerskich stosunkach trzeba postawić na szczerość i poruszył kwestię reparacji wojennych. Czy w ciągu tych 50 lat, po pierwsze, nie zabrakło jeszcze jednej ważnej umowy, która powinna być zawarta już ze Zjednoczonym Państwem Niemieckim, to znaczy umowy, która regulowałaby kwestię reparacji. Umowy dwustronnej. I bez niespodzianki okazało się, że kwestia reparacji to jedna z tych rzeczy, na które niemieccy zieloni patrzą inaczej niż politycy Zjednoczonej Prawicy. Mamy świadomość, jak duże zło dokonali Niemcy nazistowskie w czasach II wojny światowej. Niemcy nazistowskie to jednak Niemcy, nie zapominamy o tym. Wiemy, że trzeba zadośćuczynić ludziom, którzy ponieśli szkody, ale reparacje to zupełnie inny temat. W 1953 roku Polska zrezygnowała z tych reparacji i zostało to w 2004 roku potwierdzone. Nie zabrakło też rozmów na temat wojny na Ukrainie. Początek wojny zastał mnie w Polsce, byłam służbowo w Warszawie. Od razu pojechałam na polsko-ukraińską granicę. Od pierwszych dni widać było, że polska strona reaguje szybciej niż my w Niemczech. Ale mieliśmy wymianę informacji, więc dużo się nauczyłam w tych pierwszych dniach. Zdaniem przedstawiciela polskiego rządu to wieloletnia polityka Niemiec umocniła pozycję Rosji i samego Putina. Ci, którzy uważali, że można tanio kupować surowce i w ten sposób budować siłę swojej gospodarki, uzależniając się od jednego tylko źródła i nie ponosić tego żadnych konsekwencji, byli w błędzie. Ci, którzy nie słuchali głosów ostrzeżeń w 2008 roku, w 2014 roku i później w kolejnych latach, byli w błędzie. I niestety, bardzo często w tych elementach, które wymieniłem, to właśnie niemieccy politycy byli w błędzie. Debacie przysłuchiwali się dzisiaj uczniowie poznańskich szkół. Bo przyszłość relacji polsko-niemieckich należy właśnie do młodzieży. Michał Mijalski, Puls Dnia.